this before lonely. Now I'm worth fighting for. Echoes bounce between your walls. I see when your curtains fall. My poor little bitch, would you know I caught your love? Now you are the victim's love. I had enough. Cruising on the joy ride, right hard, I feel free. Powiedz cześć. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie po długiej przerwie. Ty chcesz nagrywać? To chodź. Jak widzicie, jestem tutaj z moim małym smerfem. Cześć fasolka. Cześć. Chcesz nagrywać filmik dzisiaj? Tak. No to będziemy nagrywać vloga. Ach, idziemy na plac zabaw na konika, prawda? Tak. Dobrze. To mama jeszcze powie kilka słów i już się zbieramy, ok? Dobrze. Kusia poszła się jeszcze pobawić. Chciałam wam powiedzieć kilka słów. Postanowiłam znowu wrócić do nagrywania. Powiem wam, że dostaję tak dużo wiadomości i zastanawiam się, czy wy się wszyscy zmówiliście. No i tym oto sposobem zmobilizowaliście mnie do tego, żeby zacząć nagrywać. Ja przez długi czas nie miałam aparatu. Gdzieś mi się zawieruszył, ale już mam. I co? Zaczynamy nagrywanie. A jeśli chodzi o pogodę, to jest po prostu przepiękna. Jak widzicie, praktycznie ani jednej chmurki na niebie. A to oznacza tylko tyle, że trzeba z niej korzystać i iść na spacer. Ja przyszłam po Wiktorię, bo ona tutaj czytała sobie książeczki. I co, Wikusia, idziesz na spacer? Tak. Yeah. To chodź, nakładamy buci. Nakładamy buci? Tu jest kamera, tak? A może nie wyłączaj jej? Powiedz naszym widzom, co ty będziesz robiła? Będziesz jeździła na koniku? Ale najbardziej... Nie widzą, jak ty kiwasz głową. Najbardziej to ty chyba lubisz... Tak, masz głowę tutaj. Chyba najbardziej to lubisz się huśtać, prawda? Tam. Tam. I, a są dzieci na placu zabaw? Tak. I ty lubisz dzieci, prawda? Tak. Super. I możemy wychodzić. Jeszcze tak szybciutko założyłam sobie zegarek na rękę. Dzisiaj taka prosta stylizacja, zwykła taka biała bluzeczka. Ona jest z Pull&Bear, spódniczka z Bershki i białe konwersy. I moje dziewczynki, tak? Tak! Ale miałyśmy małą awarię. Ostatnio nie było zbyt ciepło i Wiktoria nie nosiła kapelusza i zapomniałyśmy, że tutaj się coś nam popsuło. Ale mamy nadzieję, że tego nie widać, a czapeczka na głowie musi dzisiaj być, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ciepło. I my już zmierzamy w kierunku sklepu i prosto na plac zabaw, który mamy w sumie niedaleko bloku. Tutaj piesek nam chodzi koło hulajnogi, już go minęłyśmy, więc prosto po wodę. Tak, to zdecydowanie najlepsza zabawa na placu zabaw. Mogłaby tak się huśtać godzinami. Tak, Wiktoria? Się trochę pohuśtałyśmy, jak mogliście wcześniej zobaczyć na klipach. Teraz siedzimy na ławeczce. Mam tutaj jeszcze banana dla Wiki, może zje. I będziemy powoli wracać do domu i szykować coś na obiad. My już jesteśmy w domu. I stwierdziłam, że póki sobie jeszcze na chwilę usiadłam, to zaproszę was na mój Instagram. Tutaj macie nazwę NessieTV. Więc jeśli macie ochotę mnie śledzić na Insta, to serdecznie zapraszam.
Tak, ja wiem, że to nie jest zbyt inspirujące, siedzę i obieram ziemniaki. Ale tak stwierdziłam, że mam chwilę czasu, zanim ja to zrobię, to się do Was odezwę i zapytam Was, czy mielibyście ochotę obejrzeć foodbook w moim wykonaniu? Bo ostatnio powiem Wam szczerze, że zaczęłam nagrywać właśnie foodbook, ale jakoś tak, nie wiem, nie byłam do końca przekonana i nie dokończyłam go. I tak myślę, że może mielibyście ochotę zobaczyć, co jem w ciągu dnia. Możecie pisać mi na dole w komentarzach. Ja sobie szczepiłam tutaj te moje krótsze włosy do góry, żeby mi nie przeszkadzały. No i co, obiorę ziemniaki i zabieram się za sprzątanie. Chodzi o nasz dzisiejszy obiad, to on będzie on bardzo szybki. Zrobię mizerię, tutaj zostało mi dosłownie troszkę fasolki szparagowej. Obrałam już ziemniaki, do tego jajko sadzone i będzie taki szybki, wiosenny obiad. Tato ci kupił żyrafę? Tak. A pokażesz nam tą żyrafę? Tak. Śliczno! Wow! Chyba większa niż ty, co? Taka duża żyrafa. Super! Zabieramy się za obiadek. Jedyna różnica między naszymi posiłkami to to, że Wiktoria zamiast ogórka ma pomidora. No ale ta panienka bardzo, bardzo lubi pomidorki, więc... Jaju. Tylko gorące, musisz dmuchać, dobrze? Pomidor, no właśnie. To jest co to, prawda? Gdzie zawsze nie lubi mieć brudnych rączek. Tak tutaj proszę, postanowiła, że dzisiaj robimy dzień brudaska i jemy rączkami. Tak? Zjadłaś całego pomidora i kto mi wyjada ogórka? Proszę. Tak, dzisiaj postanowiłaś na obiad warzywny. Dzisiaj postawiłaś chyba na obiad warzywny, tak? No dobra, niech ci będzie. Only in New York can you find Broadway. The glimmering lights shining so bright, turning night to day. Only in New York, on Fifth Avenue, I see the dames in their curls dripping with pearls. Ah, what a view! The subway crawls from the street with walls to Harlem where music plays. And the romance sparked in Central Park would put a smile on Lady Liberty's face. Only in New York. My po obiadku odpoczywamy. Wiktoria tutaj czyta książeczkę. To jest domek, wiesz? Domek. A powiesz, ile ty masz lat? Ile masz lat? Jakie trzy? Powiem Wam tak szczerze, że najchętniej to położyłabym się teraz spać. No ale moja mała panna nie zamierza iść jeszcze spać. Więc co, bawimy się? Tak? Wiktoria, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga, to musicie... Zjem. Musicie mi wybaczyć, że jest on taki trochę chaotyczny. No, chyba możemy to tak nazwać, ale jakoś ciężko mi się przyzwyczaić jeszcze do tej kamery. Ale powoli się chyba przyzwyczaimy, co? Chyba nikt cię nie rozumie. Ha? Nie żegnajmy się jeszcze, tak mi to źle idzie, że mamy się żegnać. O, dzięki. Widzicie, jaką mam kochaną, wspierającą córkę. Pa!
Tak na szybko pokażę Wam nasz salon. On nie jest jeszcze do końca urządzony, brakuje zasłon. I tak, jeszcze na półkach nic nie ma. Jak możecie zobaczyć, kupiliśmy ostatnio taką dużą kanapę w ciemnym kolorze, ale to dlatego, że planujemy przemalować ściany na troszeczkę jaśniejszy kolor. I nie wiem, czy pamiętacie, pokazywałam Wam w holu z Ikei tą lampę, która naprawdę fajnie tu pasuje i chciałabym jeszcze taką dużą lampę stojącą właśnie w takim stylu. Więc jakbyście gdzieś widzieli coś takiego, to możecie mi pisać. Ja przed chwilą pokazywałam Wam nasz salon. A co przyszła i zrobiła Wiktoria? Żeby nie było, że jest tak czysto. Powoli będę zabierała się również za sprzątanie kuchni. Z takich fajnych rzeczy, jakie ostatnio kupiliśmy, to jest nasz chlebak z włókna bambusowego. Jest naprawdę fajny, nie do końca może tu pasuje, ale powiem Wam szczerze, że tak mi się spodobał, że stwierdziłam, że i tak go wezmę. A co to za śpioch sobie śpi? Moje dziecko chyba powoli rezygnuje z drzemek, muszę Wam powiedzieć. Ponieważ wczoraj miała drzemkę 15-minutową, a dzisiaj w ogóle jej nie miała. Tak się zastanawiam, jeśli są tu jakieś mamuśki, to powiedzcie mi, kiedy Wasze dzieci zrezygnowały z drzemek. Ja miałam nadzieję, że potrwa to troszeczkę dłużej. No nie wiem, może to taki chwilowy bunt. Co myślicie? Wróciliśmy już do domu, byliśmy na takim szybkim wypadzie w Championie. Ja wypiłam sobie soczek, Daniel wypił piwko, Wiktoria nam, jak widzieliście, jeszcze zasnęła. To będzie sałatka na szybko z makaronu. Chciałam muszelki małe, niestety nie było, więc wzięłam coś takiego. Sera, ogórków, papryki, kukurydzy, majonez i musztarda to jako sos, szczypiory. A dla Daniela do sałatki dorzucę jeszcze szynkę, bo on mięso je, więc zrobię po prostu taką sałatkę na dwie miseczki, jedną dla mnie, drugą dla Daniela. Przed chwileczką dodałam nowe zdjęcie na Insta i poinformowałam Was, że jutro pojawi się vlog. Drodzy, powoli kończę tego vloga, jeszcze spędzę sobie wieczór z Danielem, coś pooglądamy, umyję Wikę. Wiecie, takie wieczorne sprawki i będziemy kłaść się spać, więc życzę Wam miłej nocy, miłego dnia, zależy kiedy to oglądacie. Pa, pa!